Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jak za mną widzicie, cały mój bunkier, dwa magazyny energii. Coraz więcej pojawia się pytań, ile mnie to kosztowało, kiedy to ci się zwróci, na co ci to. I no już postanowiłem zrobić taki film, żeby był odpowiedzią dla tych osób, które mnie pytają, ale też dla stałych widzów, bo też są ciekawi, jakie ja mam koszty, bo to będzie film z cyklu i ile mnie to kosztowało, ale też spróbuję wam zobrazować, ile to normalnego Kowalskiego będzie kosztowało, bo to są niemałe koszta, wierzcie mi. Także na początek będzie podsumowanie pracy, już wam mówię, podsumowanie pracy dwóch magazynów energii. Liczone będzie bez solar trackerów, bo to jest troszeczkę z innej wystawy. To też będzie później w całkowitym podliczeniu i bez auta elektrycznego. To jest też osobna inwestycja, jest osobnie liczona. Liczymy dwa magazyny energii, nisko-wysokonapięciowy i tutaj stronę niskonapięciowego, stronę PV. Jakie są koszty, po prostu jakie moje były koszty. Falownik się drze, bo już brakuje. Także muszę sobie podebrać, bo to nie jest off-grid, tylko to jest właśnie taki off-gridowo z podbieraniem pod sieci. Brakło mi i piszczy, no i także muszę podbierać teraz w tym. Ten piszczy, o, zobaczcie, i on podbiera z tego magazynu. Jak się ten rozładuje, to dopiero wtedy zaczynam podbierać sieci, także układ jest złączony, a że testy były wczoraj robione tego, to też jest rozładowane i podbieram teraz z prosumenta, ale słuchajcie. Do rzeczy, także co wchodzi w skład podliczenia tego, tak naprawdę już nie mówię o kablach i takich rzeczach, bo to jest jasna sprawa, ja to wrzuciłem jako ogólny jeden opis, ale lećmy z tej strony, bo tego trochę powiem wam jest. Zaczynamy tak, zarządzanie baterią EWS, to wchodzi w skład magazynu wysokonapięciowego. Oczywiście bateria z Mitsubishi i-MiEV 16 kWh, już użytkowe jest z niej 12, także ona cały czas jeszcze jest na testach i powiększaniu pojemności, bo to jest start tego magazynu. Zasilacz buforowy, który pilnuje, żeby bateria była naładowana, a ta bateria podtrzymuje nam EWS-a, żeby on pilnował tutaj baterii. To jest tutaj pokazane, o. W tym miejscu, jak widzicie, zasilacz buforowy jest zasilany z niskonapięciowego. Akumulator w razie jakby brakło ze wszystkiego i to jest taki bufor, żeby pracowało. EWS pilnuje baterii. To jest potrójne zabezpieczenie po prostu tej baterii. Skrzynka rozdzielcza ze wszystkim, co tutaj ma być, czyli rozłączniki, przepięciówki dla niskonapięciowego magazynu energii. Dwa monitory energii od Zamela. Lećmy dalej. Falownik off-gridowy, taki z funkcją właśnie, tak jak widzicie teraz w tym momencie, podbierania z sieci. On nie może wysyłać do sieci, tylko może sobie podebrać. Skrzynka rozdzielcza do ładowania auta elektrycznego. MPPT na osobne dwa panele 800W, to przejdziemy też tam jeszcze. Dalej w skład wchodzi nam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, 6 baterii. Słuchajcie, 6 baterii, tylko tamte dwie jeszcze nie podłączone. Coś tu jeszcze mamy, słuchajcie, chyba nie. No i do wysokonapięciowego jedno z ważniejszych rzeczy, czyli falownik hybrydowy 8 kW. No i też cała jego skrzynka rozdzielcza. I jeszcze na zewnątrz mamy, ja już to zrobię z jednego ujęcia, słuchajcie. Pogoda kiepska. Pod regulator MPPT testowo dwa panele 400W, czyli mamy 800W, kierunek południowo-zachodni, kąt praktycznie 90 stopni, są oparte o ścianę. To jest niskonapięciowy magazyn energii. I to jest też niskonapięciowy magazyn energii. Tutaj mamy 6 paneli 400W, czyli 2,4 kW. Kierunek południowo-wschodni, kąt 55 stopni. Także to by była praktycznie, słuchajcie, idę się schować, bo zimno leje, pogoda jest tragiczna. O, trochę będzie długo jak zwykle, no przepraszam, inaczej się nie da. I tak, kurde, kłuczy mi tutaj. Dobra, słuchajcie, widzicie to całe batajstwo, tą graciarnię. Ja to policzyłem i mówię wam teraz, mnie z kieszeni kosztowało to 18 000. Ktoś powie, puknij się w głowę. I dobrze powie, bo jak policzyłem to w spędzie normalnie, to kosztuje to około 46 000. Z robocizną można lekko liczyć 50 000. Dlaczego mnie to mniej kosztowało? Przez to, że jest kanał, są promocje i inne rzeczy, ale też, ja to nie ukrywam tego, 6 baterii, słuchajcie, falownik, MPPT, to jest wszystko u mnie w ramach współpracy z tymi firmami. Ja tego nie ukrywam, ja za to też muszę później podatek zapłacić, także to nigdzie nie ginie, z tego się trzeba rozliczyć. No już mniejsze są koszty, ale jakby nie było, no taka bateria prawie darmo jest dla człowieka. I dlatego takie są, o tyle są mniejsze koszty po prostu tego wszystkiego. Także tak to wygląda, słuchajcie, na daną chwilę. A teraz dla tych, co może trafili na te filmy, nie znają, zrobię wam jeszcze, pokażę wam później w Excelu podsumowanie wszystkiego. No to stali widzowie też ciekawi, nie? Ile mnie to do tej pory kosztowało. Podsumowanie wszystkiego, co się u mnie znajduje, z czego są po prostu filmy na kanale na YouTubie. Także tutaj to, co wam pokazałem, to już, słuchajcie, wiecie. Lecimy dalej z tematem, co jeszcze jest. I w takie koszty wchodzi dalej pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej. Pracuje sobie, grzeje wodę. Ona jest zasilana z off-gridu. Tutaj jest cały układ mojego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. I jak to u mnie jest zbudowane. Tutaj mamy część bufor 300-litrowy, wymiennik, część pompy ciepła do centralnego ogrzewania, że tak powiem. Pompa ciepła, powietrze, woda. Lecimy dalej. Klimatyzator, czyli pompa ciepła, powietrze 3,5 kW. Auto elektryczne Mitsubishi i-MiEV. Z tego tematu dochodzą nam jeszcze kolektory rurowe. Tutaj mamy heat pipe'y, 66 rur. Pompa ciepła, powietrze, woda, 7 kW. Tam mamy klimatyzator, czyli pompa powietrza, pompa ciepła, powietrze 2,6 kW. No i to, co od tego, I to, od czego wszystko się tak naprawdę zaczęło, nie to Audi. A jeszcze przy okazji jest stacja pogodowa, ale jej do niczego nie liczy, po prostu ona ma mi pokazywać, jaka jest pogoda. Słuchajcie, to od czego się wszystko zaczęło, czyli dwa solar trackery. Pierwszy 3,85 kW, 2016 rok, drugi 5 kW bifacjalnych, tam się schował za krzakiem i cia. 5 kW 2000 rok. Także to powiem tak pokrótce, bo tu jeszcze by takich różnych smaczków pewnie nas znajdywał, tylko mówię, ja się skupiam zawsze na tych najgłówniejszych rzeczach po prostu, które się tutaj na podwórku znajdują i które są, nawet co miesiąc to o tym wszystkim opowiadam, także kanał się rozwija, coś się dzieje, nowe rzeczy wchodzą. I to, co wam będę tutaj dalej opowiadał. Zapraszam do Excela i zobaczcie, ile mnie to do tej pory kosztowało, bo powiem wam, to nie są małe pieniądze. Także zapraszam. Słuchajcie, tak wyglądają koszty całych moich inwestycji, no i też zwrot całych moich inwestycji, bo to się kręci wokół prądu, no i wokół kanału na YouTube tak naprawdę, także wszystko to, co jest pokazywane na moim kanale na YouTubie, to jest to, co jest tutaj tak naprawdę. Jakieś koszty włożyłem, później to publikuję. i YouTube też robi mi zwrot. Ale słuchajcie, od początku, skąd się w ogóle na przykład bierze zwrot on-gridu? On-grid, już muszę to podzielić właśnie, on-grid, off-grid, z podbieraniem z tego naprawdę on-gridu, bo teraz on-grid to jest hybrydowy magazyn energii, wcześniej to były dwie instalacje prosumenckie, to jest dalej instalacja prosumencka, tylko właśnie już z hybrydą, już z baterią, także jeszcze większą autokonsumpcję i solar trackery 3,85 kW, 5 kW to był koszt całych instalacji, ale w tym roku udało się ogarnąć temat. Zobaczcie, jak liczę 2016 roku, obydwie instalacje, no tak w cudzysłowie można powiedzieć, mi się spłaciły, bo wyrównałem zużyciem prądu wydatki no, na ich budowę, zakup części i całej reszty, także ja już jestem z tymi instalacjami on-gridowymi rozliczony i mogę lecieć po prostu dalej, zmniejszać koszty kolejnych tak naprawdę instalacji, bo jak widzicie tu na końcu doszły mi takie dwa dosyć spore koszty, ale tutaj tak jak mówię, całkowity koszt, tutaj każdy widzi jakie są ceny, to są przybliżone ceny i to co wyszło mi i tak zawsze liczę z górką na moją niekorzyść niż na korzyść, żeby no, żeby zawsze to było jak najbardziej uczciwie, a że udało mi się w takich to kosztach zrobić, to tylko dla mnie lepiej. No i jednak przez od 2016 roku, zobaczcie, mamy prawie 90 tysięcy na to wszystko wydane, ale tak naprawdę jakby to policzył w takich normalnych pieniądzach, a na dzisiaj jeszcze, żeby coś takiego zbudować, no to tutaj 200 tysięcy pewnie by kwota strzeliła lekko, także warto kombinować, warto robić takie rzeczy. I tak jak mówię, zwrot generowany jest poprzez instalacje, tak jak mówię, te dwa solar trackery, czyli instalacje prosumenckie, to jest zwrot za zużycie prądu. Zwrot też będzie z instalacji off-gridowej, bo koszty tutaj są już wyliczone, ale ta mała instalacja 2,4 kW też generuje jakąś energię i przez 3 miesiące wygenerowała 396 kWh, a to są już kilowatogodziny, które po prostu są dla mnie na plus, prawda? Auta elektrycznego zwrotu nie mogę doliczyć, bo to jest wypadkowa pobrania tych kilowatogodzin, ale oszczędzam przez to, że na aucie to nie jest do zwrotu doliczone, że jeżdżę po prostu, robię kilometry, ale nie leję paliwa, tylko lecę na swoim prądzie i zwrot auta elektrycznego się robi bez żadnego problemu. I tak samo zwrot jest, tak jak mówię, generowany ze zużycia prądu w domu. Podliczenia mam 2023-2021, także ja to na bieżąco cały czas robię i finałem tych całych podliczeń właśnie jest ten zwrot, bo tutaj mamy zużycie prądu, jakie było, razy ceny, tutaj już było cena do 2000 kWh po 80 groszy, a później już trzeba było policzyć resztę po złote 20, także koszty prądu rosną ogromnie, ale i szybciej się zwracają przez to inwestycje. Także pokrótce tak musiałem poskakać po tematach. I finał finałów, ktoś się będzie właśnie kłócił może też, że nie doliczam kosztów z YouTube'a. Dlaczego nie? Zarobków. To jest zarobek przez to, że tak jak mówiłem, opowiadam, pokazuję co dzieje, jak jest z tym, co wydałem tutaj na te rzeczy. I to po prostu na siebie zarabia. Ja z tego płacę podatki, wszystko, także nie wiem dlaczego bym miał nie doliczyć tego zwrotu. I zobaczcie tutaj całkowite wszystkie moje wydatki. Na dzień dzisiejszy to jest prawie 90 tysięcy. Zwrot jest liczony na razie do półrocza, bo ja to robię tak przeważnie na koniec roku całe podliczenie. Ale tak sobie doliczyłem jeszcze drugie półrocze, te 4 miesiące tego prądu, te 3 miesiące tego prądu i do dzisiejszego dnia ile było z YouTube'a już po odliczeniu podatków i wszędzie też trzeba różne podatki poodliczać, także no niestety mnie to też dotyka i na dzień dzisiejszy zwrot jest 62 500, także no tutaj już niedużo brakuje do całkowitego, że tak powiem, wyrównania, ale wystarczy, że tutaj no mówię, wpadł bardzo duży tutaj koszt bo magazyn energii plus auto elektryczne. Tak to już bym był przynajmniej za 20 tysięcy do przodu, nie wydając na te rzeczy, ale tak jak widzicie, zwrot coroczny to jest minimum około 15 tysięcy, także bez problemu w 2 lata wyrównam ten cały wynik, a jakoś chyba nie wiem, czy coś nowego się pojawi. Ja tak zawsze mówię, że nie wiem, czy się pojawi, a na pewno się pojawi. Jeszcze jeden temat, o właśnie, tutaj mamy kolektory solarne. Z kolektorów też mógłbym liczyć zysk. Ciepłomierz wystarczyłoby założyć i liczyć właśnie, ile energii nie odzyskałem, ile nie wydałem na ciepłą wodę użytkową, bo to też jest wypadkowa później do zwrotu, ale tego nie liczę, bo wystarczy na tym, co jest, że widać, jakie są koszty zwrotu. Każdy sobie musi po swojemu to wszystko policzyć, no ale jakby nie było, niebagatelna kwota tutaj jest wydana przeze mnie, a jaka naprawdę mogła być wydana, to no powiem wam, dzisiaj podliczyłem i troszeczkę się zdziwiłem. No niestety, dla mnie niestety, przez to, że inflacja mi tych pieniędzy nie zjadła, wszystko jest coraz droższe, a teraz z całości to generuje tylko i wyłącznie dla mnie zyski. Ja już się nie martwię, czy mi prądu braknie, czy tego, czy tamtego, tylko no bawię się dalej tak naprawdę, to wszystko się rozwija, idzie w dobrą stronę, także myślę, że będzie tylko lepiej, a wy tylko na tym skorzystacie. Nie stracicie na pewno, bo jak stracę, to ja stracę, ale ja mówię, jak nie wchodzę w coś, jeśli nie widzę, że to mi się nie opłaca, to tam się w ogóle po prostu nie pcham. Ja muszę widzieć w tym zysk, inaczej się nie pcham, także za każdym razem jest raczej do przodu, ale jednak wydatków troszeczkę było. A jakoś do tej pory, powiem wam, nie zbiedniałem, żyję dalej i mam się dobrze. Także tyle na dzisiaj, słuchajcie, tak to wygląda na daną chwilę. Na bieżąco będzie wszystko dalej w kolejnych filmach. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie, słoneczka życzę, cześć!